Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki. Witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj trzeci z cyklu wykładów pod tytułem Polska w XXI wieku. Wybrane problemy, z którymi Polacy będą musieli się zmierzyć w tym stuleciu. I przechodzimy od razu do materiału. W poprzednich dwóch wykładach powiedziałem Państwu trochę o uwarunkowaniach sytuacji Polski w większym systemie geopolitycznym i z pewnymi trudnościami, które Polska na pewno doświadczy w związku z utratą dominacji przez USA na niwie międzynarodowej. Po drugie, mówiłem Państwu również o tak zwanym ciemnym aspekcie kapitalizmu, na przykład wiążącym się z pauperyzacją klasy średniej. Ponadto mówiłem Państwu ostatnio o ryzyku utraty suwerenności Polski na rzecz zewnętrznych elit władzy, myślę tu o Europie, o świecie. A po czwarte mówiłem Państwu o nowych formach kontroli, również autorytarnej, obywateli przez elity władzy poprzez tak zwane high-tech. Dzisiaj powiem Państwu o ryzyku utraty tożsamości narodowej i kulturowej przez Polskę i Polaków, poprzez zalanie jej przez kulturę Zachodu. Po drugie, o zagrożeniu upadku kultury chrześcijańskiej, co się wiąże z postmodernizmem, multikulturalizmem czy transseksualizmem i innymi zjawiskami ideologicznymi w kulturze zachodniej. Po trzecie, o końcu etosu małżeństwa i o ryzyku rozbicia dyadycznej wizji rodziny. I po czwarte, o pewnym ryzyku depopulacji Polski, które najwyraźniej wiąże się z kulturą wysoko rozwiniętych państw Zachodu. Dobrze. Czyli przechodzimy teraz do pierwszego punktu, do zagrożenia utraty tożsamości narodowej Polski, Polaków. W moim odczuciu, w moim oglądzie, Polacy doświadczą pewnego ryzyka zagrożenia i będą musieli walczyć o obronę własnej tożsamości narodowej, swojej kultury, subtelnego systemu własnych przekonań, wartości i wierzeń. Będą musieli uważać na naciski zmierzające do prób zmiany systemu ich wierzeń i kultury, a będą się tego domagać zewnętrzne grupy nacisku, zarówno z samej Unii Europejskiej, jak i ze strony innych, nazwijmy to, silnych graczy na arenie światowej. Jak to widać na przykład w przypadku wpływów USA czy generalnie kultury anglosaskiej dominującej świat internetu, świat filmu, świat muzyki itd. Stopniowo będzie na nas narzucany, preferowany przez Zachód tak zwany multikulturalizm, wielorasowa, wieloreligijna, a właściwie ateistyczna wizja społeczna i kulturowa. Widoczne jest to już wyraźnie, na przykład w wymuszaniu przez Unię Europejską jednego sposobu interpretacji sytuacji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, jednego systemu normatywnego odseparowanego od religii chrześcijańskiej i zastępowanie tego systemu chrześcijańskiego, wizji chrześcijańskiej poprzez na poły scjentystyczną, na poły ateistyczną wizję społeczeństwa postmodernistycznego. Walka o polską rację stanu stopniowo nasili się w sytuacji stopniowego inkorporowania Polski w ponadnarodowe i ponadpaństwowe struktury czy systemy ideologiczno-normatywne. System europejski będzie coraz mocniej starał się wymusić na Polsce podporządkowanie się, czy to poprzez finansowy czy polityczny nacisk. W wyniku tego Polska będzie stopniowo tracić nie tylko swoją suwerenność czy niezależność polityczną na rzecz zewnętrznych grup nacisku i kontroli, patrz na przykład Bank Światowy, dominujące państwa / elity w ramach Unii Europejskiej i tym podobne, ale też swoją społeczną tożsamość narodową. Stopniowo będzie promowana w kraju sekularyzacja społeczeństwa. Widoczne jest to już wyraźnie, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu. Widzimy tu wyraźny trend ku dalszej sekularyzacji społeczeństw zachodnich, co oznacza oddalanie się od tradycyjnych wartości religijnych.
Wzrost liczby osób deklarujących się jako niewierzące lub niepraktykujące jest jednym z wyraźnych wskaźników tego procesu. Obserwujemy coraz większe propagowanie kultury konsumenckiej. Kultura konsumencka z jej skupieniem na hedonizmie, natychmiastowej gratyfikacji i materializmie może przyczyniać się nie tylko do osłabienia wartości chrześcijańskich, które często są zorientowane na ducha, umiarkowanie i długotrwałe wartości, ale też, co zobaczymy w dalszej części wykładu, na przykład do zmniejszenia populacji Polski. Przykładem może być postępująca akceptacja i promowanie odmiennych form, czy to wzorców rodziny, czy orientacji seksualnej. Duży na to wpływ będzie miał wspierany obecnie mocno przez elity światowy proces globalizacji, ale też wspierany proces migracji ludności z różnych zakątków świata do Europy czy do USA. Za tymi ruchami iść będą społeczne fale nowych kultur i wierzeń, które wtórnie powodować będą zwiększoną różnorodność kulturową i religijną w Polsce. Pamiętajmy przecież, że Unia Europejska domaga się od Polski przyjmowania obecnie emigrantów jako jednego z warunków uczestnictwa w tej wspólnocie. Te zjawiska wpływać będą na obniżanie roli tradycyjnych wartości chrześcijańskich wśród Polaków, ale też przyczyniać się do erozji jednolitego społecznego systemu wartości. Jako ciekawostkę podam, że mój syn w szkole podstawowej w Anglii jest zachęcany do multikulturalizmu, nawet organizuje się dla niego i innych dzieci wycieczki do świątyń hinduistycznych, przy równoczesnym odchodzeniu od wspierania religii katolickiej, czy chrześcijańskiej, protestanckiej. W szkołach mówi się na lekcjach i celebruje wiele świąt religijnych z innych kultur, na przykład chiński Nowy Rok, a równocześnie w czasie oficjalnych uroczystości świąt chrześcijańskich w szkołach prezentuje się rytuały chrześcijańskie jako oderwane od tego społeczeństwa. Słyszymy tu na przykład podczas uroczystości śpiewania bożonarodzeniowych kolęd zwroty typu „Chrześcijanie wierzą, że”. W miastach angielskich umieszcza się w miejscach publicznych świąteczne dekoracje, na przykład choinki, ale są one zupełnie pozbawione jakichkolwiek cech wskazujących na ich chrześcijański rodowód. Widzimy tylko choinkę z zawieszonymi bombkami. O świętach Bożego Narodzenia mówi się jako o tzw. bank holiday, czyli wakacjach bankowych, a nie jako o święcie religijnym. I coraz częściej daje się na przykład z okazji świąt Bożego Narodzenia kartki z napisem pozdrowienia, życzenia sezonowe. Dlatego warto zwrócić uwagę na zagrożenie dla kultury chrześcijańskiej, które jest wyraźnie widoczne w kulturze zachodniej. Odgrywa w tym pewną rolę ideologia czy filozofia postmodernizmu. Rola postmodernizmu w upadku kultury chrześcijańskiej na Zachodzie i w USA jest istotnym aspektem tego złożonego procesu. Postmodernizm jako nurt filozoficzny i kulturowy wprowadził szereg idei, które prowadziły do stopniowej dekonstrukcji tradycyjnych wartości, w tym także chrześcijańskich. Podam tu tylko kilka kluczowych punktów dotyczących roli postmodernizmu w tym kontekście. Postmodernizm często promuje relatywizm wartości, czyli przekonanie, że nie ma obiektywnych standardów moralnych, ale też tych dotyczących prawdy. To podejście może osłabić trwałość i uniwersalność wartości chrześcijańskich, prowadząc do ich percepcji jako jednej z wielu równorzędnych perspektyw, anihilując ich normatywne, społeczne znaczenie jako mało znaczących. Po drugie, postmodernizm jest związany z dekonstrukcją tzw. metanarracji czy metaopowieści. Podważa się tu nie tylko tak zwane wielkie narracje, tudzież fundamentalne wizje czy modele filozoficzne, metafizyczne, ale też religijne Zachodu, a w tym chrześcijaństwa, jako zbioru nieuprawnionych czy nawet bezpodstawnych twierdzeń o człowieku i świecie. Ten trend, już tak silnie obecny w kulturze anglosaskiej, w najbliższych latach zaleje jeszcze bardziej Polskę.
To miejsce promuje się na Zachodzie coś, co określimy jako pluralizm kulturowy, bowiem postmodernizm przynajmniej hipotetycznie sprzyja wielości narracji, wielości wizji czy modeli kulturowych. Nominalnie oznaczać miało to szacunek dla różnorodności perspektyw i tradycji religijnych czy kulturowych, ale w praktyce wiąże się z naciskiem na wszystkich obywateli, by porzucili jakiekolwiek uprzednio popularne religie i przyjęło w to miejsce religijny sceptycyzm, agnostycyzm czy wręcz ateizm. I w myśl obecnie jedynie słusznej perspektywy, aby uznali oni za wiodący, wymuszony tak niestety w dużej mierze sztuczny pluralizm. I choć kulturowy pluralizm sam w sobie nie musi być postrzegany negatywnie, to w tym kontekście staje się ideologią, w ramach której operuje społeczny nacisk grupy. Dlatego właśnie na przykład w USA podczas rekrutacji do placówek oświaty w niektórych stanach aktywnie eliminuje się osoby wyznające religię chrześcijańską, natomiast aktywnie promuje się tych, którzy są zwolennikami na przykład ideologii transgender. Jeżeli zrozumiemy, że te procesy są obecnie stymulowane odgórnie, to znaczy ze strony elit władzy danego społeczeństwa, na przykład w USA czy w Wielkiej Brytanii itd., czy w ramach Unii Europejskiej, co będziemy prawdopodobnie widzieć w najbliższych latach, to zrozumiemy, że w przypadku Unii Europejskiej czy także Polski zostanie to najprawdopodobniej zainicjowane nie przez samych Polaków, ale przez organy decyzyjne i proces legislacyjny w Brukseli. Postmodernizm podważa, czy też krytykuje wielkie narracje, czy to są wielkie dotychczasowe teorie filozoficzne, czy też fundamentalne dla społeczeństwa wierzenia metafizyczne czy normatywne. W kontekście religijnym oznacza to krytykę chrześcijańskiej wizji Boga, opowieści o Chrystusie, człowieku Bogu, o zbawieniu itd. Idąc więc śladem wyznaczonym przez postmodernizm, społeczeństwo Zachodu musi porzucić wiarę w Boga i to, jeśli nie wybierzemy innej drogi, stanie się także w naszym kraju. Postawa postmodernistyczna jest podejrzliwa, ale i nihilistyczna w swym rdzeniu, a równocześnie sprzyja pewnemu konsumpcjonizmowi kulturowemu, gdzie każda kultura staje się nie tylko obiektem zainteresowania, ale też staje się jak gdyby towarem. Człowiek z tym nastawieniem ciekaw jest innych kultur, poznaje je, nawet będzie kupował ich wytwory. Tak jak gdyby ich wierzenia czy wartości stanowiły pewne dobra konsumpcyjne. A jednak on sam wewnętrznie stoi na pozycji nihilistycznego powątpiewania i żadnej z nich nie może uznać za wartościową czy za swoją. Bowiem przyjęcie jakiejkolwiek z nich byłoby poddaniem się złudzeniu. Prowadzi to do postrzegania religii, w tym chrześcijaństwa, jako jednego z wielu możliwych produktów kulturowych, które jednak pozbawione są w sensie ostatecznym, rdzennym, niepodważalnego sensu czy znaczenia. Dlatego właśnie człowiek z Zachodu przyjmuje postawę tak mocno akceptującą odmienności i inne kultury, bo czuje, że tylko taka postawa jest epistemologicznie czy egzystencjalnie uzasadniona. Człowiek ten odwołuje się tu do swojej uprzejmości, otwartości i, jak twierdzi, tolerancyjności. Człowiek ten przyjmuje taką otwartość, bo czuje, że tylko to jest moralnie uzasadnione. Przyjmuje kolejne to światopoglądy, doświadczając epistemologicznej i normatywnej wartości swojej postawy, ale z biegiem lat, co wyraźnie już widać w Europie i w Stanach Zjednoczonych, zaczyna czuć się osaczony niejako tą wypełniającą jego egzystencjalną przestrzeń semantyczną, wyobrażeniową masę multikulturową. Ale też, co ciekawe, z jungowskiej perspektywy, w zaciszu swojego domu zaczyna snuć swoje własne wizje religijne czy metafizyczne. Jedynie w czym czuje się on silny, to moment, w którym falsyfikuje czy dekonstruuje on jakieś zewnętrzne wierzenia. Przy czym nie może on zanegować w świetle swojej ideologii innych wierzeń, dlatego czuje się przez nie zalewany. Widać to najlepiej we Francji, w której szczególnie obecna i silna jest mniejszość muzułmańska, albo w Londynie,
którym rodowici mieszkańcy podnoszą alarm, że Londyn przestał być już angielski, ponieważ tak dużo w nim jest innych nacji. Paradoks człowieka postmodernistycznego leży w tym, że z jednej strony będzie on zajadle walczył o prawo do istnienia ideologii głoszonych przez na przykład plemiona Indian amerykańskich, muzułmanów czy Hindusów, a z drugiej strony będzie aktywnie atakował i niszczył ideologię czy wierzenia religijne jego własnego narodu. Ot, taki to paradoks. W kontekście Stanów Zjednoczonych proces dekonstrukcji i negacji kultury chrześcijańskiej przez postmodernizm obejmował kilka etapów, zjawisk i nurtów kulturowych. Poniżej przedstawiam przykłady, skupiając się na wybranych aspektach, takie jak New Age, czy tak zwana Queer Theory, czy ideologia transgender. Przedsionkiem dla późniejszych ruchów ideologicznych w Stanach Zjednoczonych był postmodernizm. Dodatkowo na przełomie XIX-XX wieku rozwinął się ruch feministyczny. Później w ramach ruchu kontestacyjnego rozwinęły się ruch na rzecz środowisk gejowskich, ruch na rzecz mniejszości narodowych, a w latach 60. i 70. XX wieku pojawił się na Zachodzie tak zwany ruch New Age. Ruch New Age stanowi swoiste przejście od tradycyjnych struktur religijnych na rzecz synkretycznych i indywidualistycznych praktyk duchowych. New Age zakwestionował ortodoksyjne wyznania, a zamiast tego zaproponował idee z różnych nurtów kulturowych czy religijnych. Owocem tego jest obecny ruch synkretyczny, łączący elementy z różnych tradycji religijnych, filozoficznych i praktyk duchowych. Współistnieją w nim idee z hinduizmu, taoizmu, buddyjskich nauk, chrześcijaństwa i innych. New Age podkreśla m.in. ideę globalnej, zbiorowej świadomości, w której ludzie są połączeni duchowo. Sprzyja różnym formom doświadczania przez jednostki duchowości czy mistycyzmu. Sprzyja poszukiwaniu tzw. alternatywnych ścieżek duchowego rozwoju, co może obejmować m.in. praktyki wróżbiarskie, kontemplację symboli czy interpretację snów. W ramach New Age często podkreśla się istnienie wszechobecnej kosmicznej energii oraz sił metafizycznych, które wpływają na rzeczywistość. Praktyki takie jak medytacja, yoga czy terapie energetyczne postrzegane są tu jako mające na celu nawiązanie kontaktu z tymi siłami. Co ciekawe, w sensie jungowskim wszystkie te praktyki wynikają z archetypowego podłoża ludzkiej psyche i z tkwiącej w nim archetypowej potencji homo religiosus, która domaga się urzeczywistnienia. W latach 80. i 90. pojawiła się i rozwinęła teoria queer, będąca pewnego rodzaju kontynuacją czy też ideologiczną konsekwencją zarówno myśli postmodernistycznej, jak i ruchu feministycznego i gejowskiego. Queer Theory zakwestionowała tradycyjne wyobrażenia na temat rodziny, związków oraz tożsamości płciowej. Mówi się tu obecnie o tzw. płciach, czyli genders, których jest według niektórych źródeł nawet ponad 150. Queer Theory i wynikająca z niej ideologia transgender zaproponowały daleko idący pluralizm, co jak widzimy z perspektywy czasu zaowocowało na przykład w USA całkowitym rozmyciem się nie tylko naturalnej dotąd dychotomii opartej na biologicznej funkcji prokreacyjnej i seksualnej tożsamości człowieka, ale wręcz do całkowitego rozmycia się tak fundamentalnych pojęć jak mężczyzna czy kobieta. Dziś w USA niemal zakazane jest używanie terminu kobieta w zwyczajnym dotąd znaczeniu, a jeśli to ktoś zrobi, to zostaje poddany miażdżącemu ostracyzmowi ze strony środowiska transgender i staje się już nie tylko transfobem, ale czasami nawet określany jest mianem faszysty. Rozwój ideologii transgender jest związany z postulatem, że tożsamość płciowa nie jest z góry narzucona biologicznie, ale jest wynikiem indywidualnego doświadczenia i wyboru.
Ideologia ta wyraża sprzeciw wobec tradycyjnych norm dotyczących binarnej płci, stawiając pytanie o istnienie społecznie narzuconych ról płciowych. Wszystkie wspomniane ruchy ideologiczne i kulturowe są kontynuacją postmodernistycznej tendencji do dekonstrukcji ustalonych norm, wartości społecznych i światopoglądu, chcąc w ich miejsce wprowadzić nowy, obecnie bardzo już sztywny system normatywny. Krytykują one struktury dominujące w społeczeństwie, w tym te związane z chrześcijaństwem, i dążą do wymuszenia na ogóle społeczeństwa ich własnej narracji, wizji świata czy rozumienia istoty człowieczeństwa, w tym na przykład tego, co to jest w swej istocie mężczyzna czy kobieta. W kontekście tego, co powiedziałem do tej pory, chciałbym przejść do kolejnego zagrożenia, zagrożenia instytucji małżeństwa oraz do potencjalnego rozbicia dyadycznej wizji rodziny. W wyniku tego, co już powiedzieliśmy, ale i innych mechanizmów w systemie społecznym Zachodu, zauważalny jest obecnie trend w kierunku zniesienia etosu instytucji małżeństwa i rozbicia dyadycznej wizji rodziny. Przyjrzyjmy się więc kilku kluczowym czynnikom czy etapom tego procesu. Pierwszym była tu emancypacja kobiet. Wzrost niezależności ekonomicznej i społecznej kobiet przyczynił się do przemodelowania tradycyjnych ról płciowych. Nastąpił wzrost udziału kobiet w życiu zawodowym i edukacyjnym, zmniejszenie zależności finansowej kobiet od mężczyzn. Kobiety zyskały większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego życia. W późniejszych latach, kiedy odkryto farmakologiczne metody antykoncepcji, kobiety także zaczęły mieć wpływ na proces prokreacji potomstwa. Nastąpiło tu już nie tylko uwolnienie ich od niechcianych ciąż, ale dało im wręcz niemożliwą wcześniej swobodę w kontaktach seksualnych. Na to nałożyły się dodatkowo zmiany w społeczeństwie, takie jak zmniejszenie presji społecznej związanej z tradycyjnym modelem małżeństwa, wsparcie społeczne kobiet samotnie wychowujących dzieci, ale też akceptacja odmiennych rodzajów związków partnerskich, co z jednej strony wpłynęło na większą różnorodność konstrukcji rodzinnych, ale z drugiej strony na odejście społeczeństwa od modelu tradycyjnego. Chcąc podsumować ten punkt, można powiedzieć, że kryzys czy też zmierzch etosu małżeństwa, który może ewentualnie przyjść do Polski, czy też rozbicie dyadycznej wizji rodziny na Zachodzie, to będzie proces kompleksowy, wynikający z wielu współzależnych czynników, obejmujący zmiany społeczno-kulturowe, ekonomiczne, instytucjonalne czy ideologiczne. I ostatni duży, ale i zaskakujący problem, o którym chciałbym dziś powiedzieć, to zaobserwowana w przeważającej większości krajów Zachodu stopniowa depopulacja społeczeństw. Zjawisko to jest obserwowane w wysoce rozwiniętych krajach Zachodu, w państwach europejskich, amerykańskich, ale też w wysoce rozwiniętych krajach Azji, takie jak Japonia czy Korea Południowa. Zjawisko to najwyraźniej wiąże się ze specyficznymi cechami życia w wysoce rozwiniętych kapitalistycznych systemach społecznych i już wyraźnie daje się zauważyć ono także w Polsce. Badacze zaobserwowali tu, że w krajach wysoce rozwiniętych populacja spada, ponieważ ludzie nie chcą mieć większej liczby dzieci, wystarczającej do utrzymania społeczeństwa na stałym poziomie. Trzeba podkreślić, że zaobserwowany tu spadek dzietności w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych jest zjawiskiem dobrze udokumentowanym. Istnieje kilka kluczowych czynników, które mogą tłumaczyć to zjawisko. Według jednej z teorii wynika to z ogólnego procesu modernizacji społeczeństwa, co prowadzi do zmiany w strukturze rodziny. Z drugiej strony wysoki poziom edukacji i dostęp do informacji przekładają się na niekorzystne dla populacji kraju, w tym wypadku Polski, decyzje o planowaniu rodziny. Ludzie, będąc lepiej wykształceni, często podejmują decyzje o ograniczeniu liczby potomstwa na korzyść osobistego rozwoju i kariery. Inna teoria mówi, że zachodząca w społeczeństwie ewolucja w kierunku
równości płci mogła wpływać na nową dynamikę rodziny. Kobiety coraz częściej angażują się bowiem w karierę zawodową, co prowadzi do opóźnienia ich decyzji o macierzyństwie albo do ograniczenia liczby dzieci na rzecz ich celów zawodowych. Po trzecie, warto podkreślić, że obserwujemy obecnie w społeczeństwach Zachodu bardzo wysoki koszt wychowania potomstwa, obejmujący edukację, opiekę zdrowotną i inne aspekty życia. Ludzie rezygnują w związku z tym z większej liczby potomstwa, aby utrzymać nie tylko korzystne warunki do własnego rozwoju czy kariery, ale też aby utrzymać upragniony wysoki standard życia, który niestety zostaje naruszony przy większej liczbie potomstwa. Jeszcze inna teoria, teoria urbanizacji, wskazała na fakt, że przejście społeczeństwa z życia wiejskiego do miejskiego zaingerowało w tradycyjne wzorce rodzinne, bowiem w miastach, do których stopniowo przenosili się czy przenosiła się ogromna część populacji i gdzie tempo życia jest szybsze, ludzie mogą decydować się na mniejsze rodziny ze względu na wyzwania związane z tamtym życiem. I na końcu chciałbym jeszcze wspomnieć o teorii kultury indywidualistycznej, która sugeruje, że w społeczeństwach, w których na pierwsze miejsce w hierarchii wartości stawia się indywidualizm, to priorytety jednostki stają się tak silne, że osoby zgodnie z tą normą społeczną przedkładają spełnienie własnych aspiracji i rozwoju osobistego ponad dużą liczbę potomstwa i ponad rodzinę. Ludzie tu ograniczają w celu spełnienia tychże marzeń liczbę potomstwa, gdyż to już nie potomstwo, ale właśnie owe jednostki są na pierwszym miejscu w społeczeństwie, w społecznie propagowanej hierarchii wartości. Dzieci są tu raczej dystraktorem czy utrudnieniem na drodze i nie skojarzone są ze szczęściem czy sukcesem życiowym. W takiej polaryzacji psychicznej posiadanie potomstwa nie jest dłużej wyznacznikiem szczęścia osobistego i zostaje przesunięte na dalszy plan. Owocuje to na przykład tym, że kobiety, które uzyskały wysoki status zawodowy i finansowy w pierwszej części życia, realizując to niestety w ich latach najbardziej płodnych, jeśli chodzi o biologiczną możliwość posiadania potomstwa, to potem w drugiej części doświadczają dramatu niemożności zajścia w ciążę, trudności ze znalezieniem odpowiedniego partnera, a w wyniku tego doświadczają braku rodziny, bezdzietności i samotności. Kobiety te z jednej strony osiągnęły propagowany w kulturze Zachodu sukces, ale niestety poniosły porażkę, jeśli chodzi o biologiczny czy prokreacyjny wymiar ich istnienia. Oto kolejny z paradoksów społeczeństwa Zachodu. I to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na ostatni, czwarty wykład z serii Polska w XXI wieku, w którym będę mówił już o rozwiązaniach dla problemów, o których mówiłem w trzech pierwszych wykładach. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam.